Szanowny Panie Adrianie, Prezesie Koła Naukowego Prawa Kanonicznego i inni organizatorzy tej konferencji, bardzo dziękuję za zaproszenie. Miło mi w moim rodzinnym mieście i jeszcze w takim uniwersytecie zabrać głos. Bardzo dziękuję. Wszystkim się kłaniam, siedzącym na sali i tym przed monitorami własnymi. To ostatnie wystąpienie. Ufam, że mamy jeszcze siłę, żeby wytrwać do końca. Czasu nie przedłużę. Myślę, strona normatywna jest bardzo ważna, ale strona praktyczna też. I skupię się bardziej na tej stronie praktycznej, by obrazowo pokazać, że ta strona normatywna jest w Kościele bardzo potrzebna. Nie przepis dla przepisu, ale nawet w tym ostatecznym celu i w ostatnim kanonie zapisane jest, że zbawienie człowieka, tam jest dusz, ale współcześnie możemy mówić człowieka, jest najwyższym, najważniejszym prawem w Kościele i to wszystko, co czynimy właśnie jest po to, aby ułatwić człowiekowi zbawienie. Tak na początku, wszyscy znamy tę księgę, Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, pokazuje ją promulgowana 20, ta księga, czyli kodeks 25 stycznia 1983 roku, 27 listopada tego samego roku. Ten kodeks wszedł w życie. Mamy oczywiście go już od samego wejścia w życie w języku polskim, w przeciwieństwie do poprzedniego, więc łatwo się z nim było zaznajomić, z niego korzystać. Z tym, że pojawiło się bardzo dużo błędów w polskim tłumaczeniu tego kodeksu. Bardzo dużo. Trzeba było czekać dopiero obecnego czasu, żeby te błędy zniwelować. Tak, może tylko dla przykładu, nie wiem dlaczego, bo tych miejsc naprawdę jest sporo, nawet biorąc tylko pewne tematy i poszczególne kanony, daną kwestię regulujące, i biorąc kilka języków, nawet niekoniecznie dobrze je znając, ale jest taka budowa, że będzie łatwo to zrozumieć, to w zasadzie tym, co ja badałem, to nawet bez zasady, bo wszędzie jest poprawnie, oprócz języka polskiego. Mnóstwo naprawy błędów, chociażby sprawa karnego, że nie godzi się sprzedawać relikwii, zamiast nie wolno, zabrania się. Mnóstwo błędów tej części, która mnie też oprócz karnego bardzo interesuje, czyli kult Boży, miejsca i czasy święte, jeszcze krócej sakramentalia, gdzie po polsku i w praktyce pastoralnej również, ale na razie praktykę zostawmy. Niektórzy nie rozróżniają pomiędzy błogosławieństwem, czyli benedictio, a poświęceniem, czyli dedicatio i jeszcze konsekracja, czyli konsekracja. Jest to wymieszane, a to każdy ma swoje znaczenie, swoje zastosowanie i nie wolno po prostu tego mylić. A w tym tłumaczeniu polskim to wówczas to pomylono i w wielu jeszcze innych miejscach. Takie dłuższe wprowadzenie, bo jest ono mi potrzebne do tego też przedłożenia, mianowicie po to, że w Radzie Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, gdzie mam przyjemność być członkiem, już jakiś czas temu sporo postanowiliśmy udoskonalić to tłumaczenie, żeby rzeczywiście było poprawne bez tych błędów, ale także dlatego, że wówczas oddany język polski nie był dobry. Wiele rzeczywiście kanonów niezbyt poprawnie było oddanych. I stąd taka inicjatywa. Byłoby to już dawno wydane, gdyby nie zaskoczył nas papież Franciszek w maju minionego roku, kiedy promulgował szóstą księgę, czyli sankcje karne w Kościele. Wobec tego trzeba było nad tą księgą popracować i nad całym kodeksem. Nieco to trwało. Takie wstępne zatwierdzenie miało miejsce w grudniu zeszłego roku. Myślę, że to nic nowego nie będę mówił, ale w tym temacie przynajmniej. Ale 14 marca dokładnie tego roku zostało już ogłoszone nowe polskie tłumaczenie tego kodeksu.
w internecie dostępne, jak coś, to mogę przesłać pliki. I już nie korzystajmy z tego, to już jak możemy sobie do archiwum schować. Pewnie za jakiś czas, nie wiem ile to znaczy za jakiś, bo czasem to długo trwa u nas, będzie to wydrukowane. Ta część polska z nowym polskim tłumaczeniem już zawiera nowelizacje, które miały miejsce w lutym tego roku, bo dość często papież Franciszek nas zaskakuje z nowymi rzeczami w kodeksie i dość sporo tego było. I luty 2022 ponownie mamy nowe kanony co do tam spraw materialnych, ale także życia konsekrowanego zmienione. To polskie nowe tłumaczenie, tutaj pewnie znane dobrze, bo tu mieszka, tu posługuje i wiem, że tu też występował, bo zerknąłem na tę stronę, ksiądz profesor Piotr Majer, który nade wszystko brał udział w tym nowym polskim tekście. Powiem później, kiedy będziemy o tym opowiadać w Warszawie, o tym nowym polskim tekście. Pewnie nie wszystkich nowe polskie tłumaczenie będzie zadowalać. Bośmy się przyzwyczaili prawie, że na pamięć do wielu sformułowań, a po prostu mogą po prostu nie wszystkim odpowiadać. Aczkolwiek wiele rzeczy w tym polskim tłumaczeniu naprawdę jest bardzo dobrze poprawionych. Używaliśmy na przykład prawie karnym, bo tym się tu teraz w tych minutach zajmujemy, w tym czasie, używaliśmy sformułowania winny, co zostało oddane na sprawca. Zupełnie dwa różne wyrażenia. Jak winny, to znaczy, że udowodniono mu winę. Nie wolno kogoś nazywać winnym, jeśli mu się winy nie udowodniło. Więc poprawnie jest sprawca. I to jest tu bardzo dobre. Jeszcze inne z takich przykładowych tylko tłumaczeń, co nie wszystkim może odpowiadać, mnie nieco też, chociaż mnie to wytłumaczono, bo zapytałem. Mamy tajemnicę sakramentalną spowiedzi i mamy tajemnicę spowiedzi. I tak zostało w tym tłumaczeniu nowym. Pytałem się, dlaczego uważano, że ta tajemnica nie sakramentalna, ale tajemnica lepiej oddaje wyrażenie niż, czy rzeczywistość niż sekretum łacińskie, czyli sekret. Chociaż po łacinie mamy sigillum, to jest ta tajemnica sakramentalna, do której zobowiązany jest spowiednik, a tłumacz inni, którzy mają wiedzę ze spowiedzi, ich obowiązuje sekret, oddane tutaj tajemnica. Ale będziemy się, myślę, w tym orientować. Przejdziemy sobie do księgi szóstej. Jak wymieniałem maile z panem Adrianem, prezesem naszym, to tam bardziej na początku była inna propozycja, mianowicie mówiliśmy o ewolucji kanonicznego prawa karnego. To jest po prostu studnia bez dna do badania naprawdę bardzo wielkiego i potrzebnego, na pewno potrzebnego. Można by ewentualnie jakąś jedną instytucję wybrać z prawa kanonicznego karnego i ewolucję tego przedstawić. Dla przykładu tylko powiem, bo to myślę, że zobrazuje. Mam doktoranta, zakończył pisanie, bo jest praca u recenzentów. Wziął z prawa karnego tylko kary late sententie. Od samego początku, kiedy one jeszcze nie istniały, ale już w Biblii możemy pewne zręby, konstrukcje zobaczyć, które tak się rozwijały, że aż wytworzyły, pojawiła się kara late sententie. I takie studium, naprawdę bardzo drobiazgowe, myślę, że za drobiazgowe, to może jest błąd, wyniosło 509 stron. I wody tam nie ma, niedługo będzie zamieszczone na stronie internetowej, jak wszystkie doktoraty, więc ogólnie dostępna, można zobaczyć. Czyli tyle wątków można znaleźć w jednej prawnej, także karnej instytucji. Dlatego nie odchodząc od ewolucji, bo mniej więcej to się tu przejawia we wszystkich naszych wystąpieniach, jak widzę, przez ten czas, który uczestniczę, więc nie odchodzimy od tematu, bo to jest też pewien element ewolucji kanonicznego prawa karnego. A żeby coś też aktualnego było, ponieważ mamy nową księgę szóstą. Poprzednia, tutaj zamieszczona w tej niebieskiej księdze, nie istnieje. Sam to papież zaznaczył, z dniem 1 roku ma je obowiązywać, bo od tego dnia zaczyna obowiązywać nowa księga szósta. A że nowa,
to nie mamy jeszcze za wielu komentarzy, dopiero konferencję organizujemy, więc myślę, że każde słowo tutaj na ten temat myślę, że będzie przydatne. Potrzeba było nowelizacji tej księgi, ponieważ, albo niestety, trochę negatywnie, prawo kanoniczne wróciło do łask, karne kanoniczne wróciło do łask. I nie dlatego, że nam się podoba, bo może się komuś podobać, czy też nie, to będzie inne zagadnienie, tylko po prostu jest potrzebne. Nie stosowaliśmy kanonicznego prawa karnego, no przecież było. Jeszcze ja pamiętam z lat seminaryjnych, z lat 80., że choćby proces karny nie był wykładany w ogóle w seminariach. Nie stosowało się tego, wszystko w sposób administracyjny załatwiało się. I widzimy, to nie przecież rzecz tajna, bo z mediów wszystkich to się dowiadujemy, wychodzą dzisiaj sprawy stare, które nie były wtedy załatwiane, które dzisiejszym językiem mówiąc były jak gdyby zamiatane pod dywan. A dzisiaj wychodzą, bo to trzeba zgłaszać i bardzo dobrze, bo ofiarom należy się po prostu tutaj zadośćuczynienie za krzywdę, której kiedyś doznali. Nie mówię to teoretycznie, bo oprócz tej całej strony naukowej, dydaktycznej jestem w kilku diecezjach, czy sędzią, czy obrońcą w tych procesach karnych dotyczących zwłaszcza albo przede wszystkim, albo tylko lepiej powiedzieć, bo tylko, przynajmniej ja tylko, spraw związanych z wykorzystaniem małoletnich przez duchownego, bo to akurat jest zastrzeżone Kongregacji Nauki Wiary, tu jeszcze to sobie tutaj poruszymy. Ponieważ no, społeczeństwo się zmienia, świat się zmienia, w tej konstytucji promulgującej tę szóstą księgę Kodeksu Prawa Kanonicznego, czyli sankcje karne w Kościele, papież Franciszek wyraźnie to zaznacza i wprost rzeczywiście napisał, jakie są powody po prostu, że tutaj choćby krótko, czy są powiązane ze zmianami społecznymi i nowymi potrzebami ludu Bożego. Potrzeba było naprawdę bardziej wyraźnego i skutecznego narzędzia, środka dla pasterzy, czyli biskupów, innych kościelnych przełożonych, żeby mieli się po prostu czym posługiwać, żeby łatwiej im było. I to myślę, że jak ja studiuję tę księgę szóstą od jesieni zeszłego roku, to rzeczywiście zadanie to myślę zostało spełnione. Proszę mi pozwolić na tylko króciutki cytacik, żeby jeszcze uargumentować, dlaczego została ta księga zrewidowana. Wiele szkody, to jest cytat z tej konstytucji promulgującej tę księgę. Wiele szkody przyniosło w przeszłości niezauważanie ścisłego związku, jaki istnieje w Kościele między praktykowaniem miłości a przestrzeganiem przepisów karnych tam, gdzie okoliczności się tego domagają. Taki sposób myślenia, czego uczy doświadczenie, grozi zaistnieniem w życiu zachowań sprzecznych z normami obyczajowymi, do naprawienia których nie wystarczą same tylko zachęty czy sugestie. Sytuacja ta często niesie ze sobą niebezpieczeństwo, iż wraz z upływem czasu zachowania takie utrwalają się do tego stopnia, że ich korekta staje się coraz trudniejsza i wywołuje w wielu przypadkach zgorszenie i zamieszanie wśród wiernych. Dlatego też stosowanie kar przez pasterzy i przełożonych staje się koniecznością. Zaniechanie ze strony pasterza posługiwania się prawem karnym jest przejawem tego, iż nie pełni on właściwie i wiernie swej funkcji, którą wyraźnie przywoływałem w ostatnich dokumentach, on je tutaj przywołuje. Miłość bowiem wymaga, by pasterze stosowali prawo karne zawsze tam, gdzie istnieje taka potrzeba, pamiętając o trzech celach, które sprawiają, iż jest ono niezbędne we wspólnocie kościelnej, a mianowicie przywrócenie koniecznej sprawiedliwości, poprawa sprawcy i naprawienie zgorszeń. Oprócz tych spraw, które bardzo są nagłaśniane, to nie musimy się tym zajmować, odnośnie spraw de sexto, czyli chodzi o wykorzystywanie małoletnich przez duchownych, jeśli chodzi o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu dekalogu, no mamy mnóstwo innych, które nam każdy, niestety prawie, że każdy dzień przynosi. Przestępstwa w środowisku kościelnym, niestety
niestety no, jestem w tym środowisku, bo jemu w kościele, bo temu życie oddałem, więc, ale też na jakieś takie zdrowe spojrzenie trzeba mieć, że tego jest dużo, za dużo i sprawcami w większości przypadków naprawdę są duchowni, bo małoletni to jedno i to jest rzeczywiście no, dramat w kościele, który będzie nas no, ciągnął się i kosztował autorytet kościoła i misję kościoła niezwykle dużo, ale słyszymy o sprawach związanych z pogrzebami. Ostatnio pewna kuria musiała oddać 80% za pogrzeb, bo za dużo zażądano i osoba się odwołała, choćby sprawa z nazwiska, bo to z mediów, księdza Woźnickiego, który już nie jest salezjaninem, ale jest duchownym i funkcja jako duchowny nielegalnie i kwestia pobicia, to jest po prostu zgorszenie. I te narzędzia, które Franciszek tutaj daje, są potrzebne i ten argument, który przeczytałem z jego konstytucji, jest jak gdyby komentarzem do pierwszego kanonu tej księgi szóstej 1311. Miał jeden paragraf, teraz ma drugi paragraf. Ten drugi przeczytam, bo on jest takim, tak to można nazwać, ratio legis prawa karnego w Kościele. Naprawdę uzasadnia tutaj wszystko, ale już jeszcze przed przeczytaniem powiem, żadna nowość w Kościele. Bardzo dobrze, że on jest. Dobrze, że odgrzebujemy stare rzeczy, tak to nazwę. Bo ten paragraf drugi 1311 kanonu jest to treść wzięta z poprzedniego kodeksu. A treść z tamtego kodeksu jest wzięta z Soboru Trydenckiego. Takie stare, a mądre i nam potrzebne, skoro dzisiaj wracamy. I zobaczmy. Każdy, kto jest przełożonym w Kościele, ma obowiązek troszczyć się i promować dobro tej wspólnoty i poszczególnych wiernych poprzez miłość pasterską, przykład życia, radę i zachętę. Czyli to są wymienione środki, poprzez które pasterze mają troszczyć się i dbać o wspólnotę. I teraz druga część. Jeżeli zachodzi potrzeba, także przez wymierzanie lub deklarację kar, dokonywane zawsze zgodnie z przepisami prawa, z zastosowaniem słuszności kanonicznej, mając przed oczami, i to są trzy cele kary kościelnej, przedtem tego w jednym miejscu w kodeksie były, teraz częściej się na to powołujemy, mając przed oczami przywrócenie sprawiedliwości, poprawę sprawcy i naprawienie zgorszenia. Karzemy po to, żeby osiągnąć te trzy cele kary, ale zobaczmy. Karanie w Kościele stało się jednym ze środków pastoralnych, pasterskich, żeby wiernych sprowadzić na dobrą drogę, troszcząc się, co na początku zaznaczyłem, o ich zbawienie, bo ten fundament cały czas jest. Czyli nie widzimy w karaniu niczego złego, pewnie, że nie jest miłe. To nie jest prezent, coś, co lubimy, to jest dotkliwość. Nie wchodzimy w te rozważania czysto materialne, bo to jest oczywiście czymś złym, ale inaczej to zło nazywane jest. Ta kara jako czymś złym jest w sposób tej moralny, zło jako od strony moralnej, no bo nie jest czymś dobrym, z czego będziemy zadowoleni. Zawsze będzie dotkliwością, jakimś tam zakazem czy ograniczeniem z czymś jako skutek mojego przestępczego, czy też nawet czasem nieprzestępczego zachowania, ale jak nieprzestępcze, to nie będzie kary, ale będą inne środki. O tym może jeszcze będzie czas. Wreszcie to tych fundamentów chcę zrobić więcej, żebyśmy sobie tak to potrafili może jeszcze lepiej zrozumieć i docenić prawo kanoniczne, kanoniczne prawo karne w Kościele niż te poszczególne przestępstwa, nawet te nowe, chociaż będzie myślę czas, żeby jeszcze niektóre dotknąć. Do tej pory negatywnie, naprawdę źle patrzyliśmy na to prawo karne w Kościele. Przykład podam z papieża Benedykta XVI. Mianowicie, kolejną przyczyną problemu jest odejście od karania, od stosowania sankcji. Naprawdę nie karało się. Były przestępstwa. Nie jest to, że my dzisiaj tacy źli jesteśmy. Nagle my tak zaczęliśmy w tym XXI wieku źle postępować, a przedtem ludzie żyli cnotliwie. Weźmy sobie księgi pokutne. Ten gruby Bóg pewnie znamy. Czy jak to poczytamy, to można by tak w cudzysłowie powiedzieć, że my naprawdę cnotliwie żyjemy. Tam dopiero się działo. W
wtedy. To broń Boże nie usprawiedliwi dla nas, że cieszymy się z tym, bo nie jest tak źle. To absolutnie nie tak. W okresie po Soborze Watykańskim II niektórzy pasterze Kościoła błędnie interpretowali myśl soborową i rezygnowali ze stosowania kanonicznego prawa karnego. W szczególności panowała tendencja, zrodzona ze słusznych intencji, ale błędna, do unikania postępowania karnego w obliczu nieprawidłowych sytuacji kanonicznych. Kierując się źle pojmowaną troską o Kościół, pragnąc uniknąć skandali, biskupi i przełożeni zakonni nie stosowali kar kanonicznych. I jeszcze dwa zdania. Panowało przekonanie, że Kościół nie może być kościołem prawa, ale kościołem miłości. Nie powinien więc karać. W ten sposób zlikwidowano świadomość, że kara może być także aktem miłości. Cały czas było to napięcie. Kościół miłości czy kościół prawa? Nie ma podziału, po prostu nie ma podziału. Po to karzemy przecież, owszem, żeby osiągnąć te trzy cele kary, ale w tych celach kary również jest to, żeby tego człowieka sprowadzić na dobrą drogę, bo się boimy po prostu o jego zbawienie. A to nie jest czysto po prostu techniczne, że przestępstwo, taka kara za niego przewidziana, prawda, karzemy, i bo musimy na to zareagować. Ale dlaczego zareagować, jak zareagować, całe fundamenty tego, czy celowość tego niezwykle jest ważna. I jeszcze Sobór Trydencki, który uznał, że należy upomnieć biskupów, aby pamiętali, że są pasterzami, a nie tyranami, oraz że powinni tak kierować poddanymi, aby raczej miłowali ich jak dzieci i braci, a nie panowali nad nimi, oraz aby starali się przez zachęty i napomnienia utrzymać ich z dala od tego, co niegodziwe, i nie musieli ich karać stosownymi karami w razie popełnienia przez nich przestępstwa. Zatem jeszcze raz, dowartościowanie kanonicznego prawa karnego tutaj w tej wersji Księgi VI znowelizowanej, myślę, że będzie to dobre narzędzie dla pasterzy, żeby z tego korzystać i myślę, uzmysłować wszystkim wiernym po prostu, że to nie jest ząb za ząb. To nie jest taka reakcja po prostu, troska po prostu tego człowieka, no czasem bardzo surowa. Jak dla duchownego najsurowsza kara to jest wydalenie ze stanu duchownego. Ale czasem może to jest jedyny sposób. I wcale nierzadko to się dokonuje, wydalenie ze stanu duchownego. To jest tematyka tej nowelizacji, tej Księgi VI, tak potężna, że nawet w czasie nieprzeznaczonym tego po prostu nie zrobimy. To nie może moje tłumaczenie trochę, ale wyjaśnienie, że chciałem poważnie podejść do zagadnienia. Wymyśliliśmy sobie, tak generalnie nazwiska są nieistotne, na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, żeby przybliżyć tę Księgę VI, tę nowelizację przybliżyć. Skontaktowałem się z Kulem, skontaktowałem się z UPJP2. Nie pomyśleli oni, żeby tym się zająć, więc w tym momencie zaproszę na konferencję naukową w tej tematyce, czyli nowelizacja kodeksu prawa kanonicznego w latach 1983-2021. 25 maja, mogę tam na stronie wydziałowej u nas w Warszawie, ale mogę podesłać gotowe programy. To tylko tak o tym mówię, zapraszając serdecznie oczywiście, ale o tym mówię, że chcemy, bo tego tu ja nie zrobię, bo nie jesteśmy w stanie. Moglibyśmy całą naszą konferencję temu poświęcić i byłoby o czym mówić. Mianowicie na początku popatrzymy sobie na ten kodeks, bo to jest generalna nowelizacja, której nie było nigdy. Przecież poprzedni kodeks też nie został znowelizowany, ale cały czas pewne kanony miała miejsce zmiana poszczególnych kanonów. No przecież kojarzymy jeszcze z historii źródeł, że zastanawiano się, co z tym zrobić. Prawda? Dopisywać się nie da, no wszystko wydane, będzie bałagan, czy pisać bi, czy ter, prawda? Kolejne, aż nie zrobiono tego. A później przyszedł Sobór i sobie z tym i nowy kodeks.
ale w tym obecnym, 83 roku, możemy sobie całą naprawdę listę, i będzie bardzo długa, wymienić nowelizacji poszczególnych kanonów, która miała miejsce od 83 roku. Też tego wszystkiego nie zrobimy w jednym wystąpieniu, ale chcemy pokazać, żeby sobie choćby uzmysłowić, ile tych zmian miało miejsce. Popatrzymy sobie na szóstą księgę w nowym polskim wydaniu, żeby wytłumaczyć, dlaczego pewne wyrażenia tak właśnie, a nie inaczej zostały oddane. Popatrzymy sobie na strukturę nowej księgi, popatrzymy sobie na przestępstwa związane z sakramentami, dalej z tematyką ogólnie mówiąc de sexto, z dobrami materialnymi, z przestępstwami związanymi z dobrami materialnymi, bo w tej nowej szóstej księgi jest tego bardzo dużo. To znaczy, mówiąc popularnym językiem, tych przekrętów w sferze gospodarczej, materialnej naprawdę jest dużo, skoro nawet mamy kary pieniężne, czego nie było w kodeksie. Mamy kary grzywny. A skoro to się pojawiło, to przecież nie robimy to na zapas. Wiemy dobrze, nie chcę takiego wykładu z prawa kanonicznego robić, że zawsze w tyle jesteśmy. Regulujemy prawem to, co jest dzisiaj, bo nie wiemy, co będzie jutro. Wobec tego to dzisiaj widocznie jest, skoro tutaj się znalazło. Może niestety, że jest, że się znalazło, to dobrze, ale niestety, że jest, bo to no, mankament naszego życia, że jednak są osoby w Kościele, które no, i swoją powołaniu, i posłudze tutaj się nieco sprzeniewierzają. Chciałbym kilka takich obrazów zrobić bardzo generalnie, co do kilku przestępstw. Nie mówiąc, je tak małym komentarzem zobrazować, absolutnie nie mówiąc, że powiem o najważniejszych, bo nie ma w prawie karnym ważnych i mniej ważnych. Po prostu one wszystkie są tutaj ważne, tylko może bardziej nośne, w tym momencie warte zauważenia, albo po prostu dla bezpieczeństwa wybrane. Coś, co jest taką pewnie i powiem nowością, że to się tu znalazło i dobrze, że jest. Mamy wreszcie w kodeksie zdefiniowane domniemania niewinności. To funkcjonowało cały czas. Myśmy nie mówili o człowieku oskarżonym, że jest winny, aczkolwiek mieliśmy domniemanie winy umyślnej w poprzednim kodeksie. Dzisiaj powiemy, że w zasadzie straszna rzecz. Domniemanie winy umyślnej. Już zakładaliśmy, że jest winny. Nie ma jej w kodeksie. Teraz mamy domniemanie poczytalności. Inaczej to już brzmi, bo czymś innym jest domniemanie poczytalności, którą jeszcze w tym etapie pierwszym, przedprocesowym, czyli w dochodzeniu wstępnym, musimy dokładnie zbadać poczytalność tej osoby. Czyli w ogóle sprawcą się tutaj zajmować, bo może nie był poczytalny całkowicie i nie będzie proces potrzebny, bo był po prostu niepoczytalny i ten czyn przez niego dokonany w ogóle przestępstwem nie będzie, pomimo tego, że może człowiek nie żyć, którego zabił. Tak obrazowo mówiąc, z kryminalistyki nieco. Ale ważne jest, mamy domniemanie niewinności, że uważane jest za niewinnego, dopóki coś przeciwnego nie zostanie udowodnione. Niektórzy mówią już tak z praktyki też mówiąc, bo mam takie, że głosy powiedzą, no i co z tego? Jak mamy człowieka oskarżonego, sprawcę oskarżonego, nie mówimy, że winny, bo proces nie został zakończony. Jest domniemanie niewinności, ale nie wiem, co są mankamenty, nie wiem, jak to nazywać, ale niektórym po prostu to się nie podoba. To jest kwestia, myślę, przede wszystkim wytłumaczenia, bo w takim podręczniku, skrótowo mówiąc, przydatnym do prowadzenia procesów karnych w Kościele Kongregacji Nauki Wiary, Vademecum to się nazywa, może znane, sama kongregacja to wyjaśnia, że te środki zapobiegawcze no, muszą być zastosowane, ale trzeba wytłumaczyć tej osobie, że to nie jest kara. Kara ewentualnie będzie na końcu tego procesu, ale to nie jest kara. Ale niektórym to się nie podoba, bo jak duchowny oskarżony zostanie odsunięty od posługi, niekoniecznie nie będzie od razu proboszczem, może będzie ktoś zastępcą administratorem, ale nie jest proboszczem, jest odsunięty, będzie katechetą, nagle w ciągu roku będzie trzeba go odwołać z tej katechezy. Wiadomo, że inni będą o tym mówić, krytycznie mówić, że łatkę mu przypiszą. No ale to się chyba nie ma innej recepty. Ważne jest, że jest domniemanie niewinności, ma swoje prawo. Niezwykle mocno papież Franciszek akcentuje prawo ofiary i prawo sprawcy do obrony. Bardzo mocno akcentowane. W procesie
karnym, administracyjnym, gdzie nie jest potrzebny obrońca, poleca się obrońcę. Niektórzy mówią, i takie postulaty gdzieś tam będą, że czemu obrońcy nie ma, no prawo nie przewiduje, ale to może nie jest głupia myśl, że może mu obrońcę już zapewnić w dochodzeniu wstępnym, właśnie, który jest po zgłoszeniu, jeszcze przed decyzją o procesie karnym, bo sam sobie może nie poradzić. Ale wiem, że w praktyce może być jakieś lekkie napięcie pomiędzy tym, że jest niewinny, jest domniemanie niewinności, a niektórzy jak gdyby łatkę mu przykleili, bo jest odsunięty i jest winny. Taka może drobna rzecz tylko, może nie potrzebna czasu w tym momencie, ale myślę, że nowością jest wielką. Kojarzymy karę suspensy, myślę, prawda? Jako jedna z trzech kar poprawczych, czyli cenzur, ekskomunika, interdykt, suspenza. Suspenza zarezerwowana do tej pory była tylko dla duchownych, nie dla świeckich, nie dla zakonników. Teraz suspenza, to jest naprawdę nowość w kodeksie, suspenza może być karą nakładaną na świeckiego, bo świecki może pełnić, i są, to się coraz bardziej rozwija, przed chwilą też słyszeliśmy, pełnić kościelne urzędy i w związku z pełnieniem tych urzędów może popełnić przestępstwo. Wobec tego karę suspensy tutaj przewidziano. Drobna, nie może nie drobna, ale też warta zauważenia, że jest sprawa upomnienia i nagany. Do tej pory mówiło się w procesie karnym, oprócz jednego przypadku przy wydaleniu zakonnika z Instytutu Zakonnego, tam były przewidziane jako jedyne miejsce w kodeksie obowiązek podwójnego, dwukrotnego upomnienia przed wydaleniem go z Instytutu. Wszędzie w ogóle prawodawca nie mówił nic o ilości upomnień. Teraz mamy wyraźnie, jeżeli raz lub więcej razy upomnienia lub nagany są nieużyteczne. Już mamy w tekście prawnym wspomniane, że może ich być więcej. Nie było powiedziane, że wtedy nie mogło ich być. Jak gdyby dobra wola ordynariusza, liczenie na to, i to byłoby pozytywne i słuszne, liczenie na to, że poprawi się, więc upomnijmy go jeszcze raz. Może to drugie upomnienie, ale tutaj, jak mamy już możliwość taką wprost, jest to myślę, że bardzo dobre. Świetna rzecz, moim zdaniem, ale w praktyce nie mam pojęcia, jak to będzie wprowadzone. Nowa rzecz, nadzór nad sprawcą przestępstwa. Ktoś został ukarany za przestępstwo, ale przełożony się naprawdę martwi, ma obawy, czy ten człowiek nie popełni przestępstwa ponownie. Czyli go przypilnujmy, czyli ustalujmy nadzór nad nim. Nie wiem, może w Instytucie Życia Konsekrowanego, w zakonnym, to będzie może łatwiej, bo jest sprawa nawet wychodzenia z domu, zgłaszania pewnej kontroli, ale nie negatywnej, jest tego więcej. W życiu diecezjalnym, no to nie chcę nazwać, że jest więcej swobody, bo może by to źle zrozumiałe, ale inaczej to funkcjonuje. Gdyby duchowny, osoba życia konsekrowanego, bo nie mamy narzędzi, gdyby to był świecki sprawcą przestępstwa, nie mamy narzędzi w Kościele takich, no to można być, czy jest możliwość, przynajmniej podstawę prawną mamy, żeby jakiś nadzór tutaj zastosować. Ktoś kiedyś mi powiedział, że w zasadzie nie powinno się tych ludzi wydalać ze stanu zakonnego i duchownych z duchownego. Nie powinno się. Nawet przy mocnych przestępstwach. Bo jak oni opuszczą instytut czy diecezję, nie będzie już tego związku, to mogą z powrotem wrócić do przestępstwa i my nad tym już nie zapanujemy, bo już nie mamy środków, nie mamy jak gdyby jurysdykcji nad nimi. No ale przecież nie mamy karceru, nie mamy więzień. No trudno stworzyć nam jakiś ośrodek penitencjarny. Kto się będzie tym zajmował, jak jesteśmy od posługi, a nie od pilnowania przestępców. Więc ten apel, który ktoś, sugestia kogoś tam, to oczywiście nie wchodzi w grę. Aczkolwiek powiem z praktyki procesowej, że sam mam wątpliwość. Pamiętam niejedną sprawę. Czy naprawdę ten człowiek będzie w stanie nie popełnić przestępstwa, takiego czy podobnego. Powiem wprost, jeśli duchowny jedzie na wycieczkę, to była wycieczka akurat, ale autobusem z młodzieżą, pewnie z nimi tak blisko żył, ale siada dziewczyną na kolanach,
a one siadają jemu i on mówi, że nie jest to problem, on nie widzi w tym problemu, to ja mówię, to naprawdę jest problem. Proces się ten akurat dla niego skończył tak, że nie został wydalony ze stanu duchownego, ale czy problem nie został? Może nadzór w tym pomoże, ale znowu trzeba by całą tutaj gamę jakichś instytucji po prostu stworzyć, żeby no pilnować tego człowieka, co wcale nie będzie łatwe, bo tych, którzy posługują jako tak zwani święci szafarze, jest coraz mniej i pewnie będzie z tym problem. W takim razie oby jak najmniej przestępstw było i może nam się jakoś to wyrówna. Jest bardzo ważną sprawą, już w zasadzie mam finalizować według terminu, ważną sprawą są nowe terminy przedawnienia. Mieliśmy dwa w kodeksie. Generalnie przedawnienie to 3 lata skargi karnej. Niektóre były wyliczone przestępstwa, które przedawniały się po upływie 5 lat. 5 została teraz zmieniona na lat 7. I jeszcze do tamtej listy niektóre inne zostały dodane na lat 7. I mamy jeszcze przestępstwa dotyczące no, tych spraw de sexto, które z małoletnimi nade wszystko, które przedawniają się po 20 latach. Zastrzeżeniem, Kongregacja Nauki i Wiary to sobie zastrzegła, tu chodzi o duchownego, że zastrzegła sobie możliwość uchylenia czasu przedawnienia. A co jest ciekawe, bo najczęściej biegnie nam czas przedawnienia, prawda? Widzimy, że się kończy, nie zdążymy z procesem, no to ewentualnie przedłużajmy go. I taką kompetencję ma kongregacja. Ale ona robi to jeszcze inaczej i tak sobie to zastrzegła. Na czym polega to przedawnienie? Bo jest ono 20 lat, w tych przywołam zaraz te przestępstwa, 20 lat od momentu, kiedy ofiara, liczonych od momentu, kiedy ofiara skończy 18. Takich spraw mamy z przeszłości mnóstwo. Te 20 lat minęły, ale jak teraz jest zgłoszenie i oddajemy dokumentację z dochodzenia wstępnego do Kongregacji Nauki Wiary, to ona, nie wiem czy zawsze, bo nie mam takich danych, ale w tym, co ja uczestniczyłem, a sporo, to zawsze uchyliła czas przedawnienia. Uchyliła. Który popełnił przestępstwo przeciwko 6 przekazaniu dekalogu z małoletnim lub z osobą, która na stałe używa rozumu tylko w ograniczonym zakresie lub z osobą, której prawo przyznaje taką samą obronę, który uwodzi albo nakłania małoletniego albo osobę, która na stałe używa rozumu tylko w ograniczonym zakresie albo osobę, której prawo przyznaje taką samą ochronę do ukazywania się w sposób pornograficzny lub do uczestniczenia w rzeczywistych lub symulowanych przedstawieniach pornograficznych, który wbrew dobrym obyczajom nabywa, przechowuje, prezentuje lub rozpowszechnia w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiegokolwiek narzędzia pornograficzne wizerunki małoletnich lub osób, które na stałe używają rozumu lub tylko w ograniczonym zakresie. To są te nowe przestępstwa tu wpisane, które wcześniej już były też określone, przynajmniej w części, w poprzednich unormowaniach. Co zwracam uwagę, bo jeszcze w innym miejscu to jest, ale już będę finalizował, mianowicie może za mało, to jest moje taki mały żal prywatny, że za mało może żeśmy w Kościele eksponowali tę ochronę małoletnich co do wieku. W Kościele małoletni to osoba poniżej 18 roku życia i my nie rozróżniamy, jeśli chodzi o wykorzystanie seksualne pedofilii, chociaż z tego, co zasłyszałem, to pojęcie w prawie karnym polskim nie funkcjonuje. Tak się to przyjęło i wpisane jest tutaj. Nie patrzyłem, nie zdążyłem sobie sprawdzić, nie przyszła mi myśl taka, jak jest to w łacinie oddane. Czyli nie mamy pedofilii i efebofilii, czyli tej osoby przed 18 rokiem życia, ale mamy 18 lat. Dla nas każdy czyn z taką osobą będzie wykorzystaniem osoby małoletniej, poniżej 18 roku życia. W państwie polskim mam lat 15, prawda? Powyżej 15 roku życia, tą terminologią mówiąc, nie będzie to pedofilia. Będzie straszny czyn, ale zupełnie inna prawna kwalifikacja.
innymi karami zagrożona. Zobaczmy, jak jest mocno potraktowana również i słusznie pornografia dziecięca poniżej 18 roku życia. Nie ma takich terminów w państwie polskim. Co jest bardzo dobre, z tej sfery de sexto również ta nowelizacja przewidziała ochronę osób dorosłych. Tam był konkubinat, ale mamy jeszcze różne zachowania wykorzystania seksualnego innych osób. Tam jeszcze jest przestępstwo gwałtu, z użyciem przemocy, siły, z osobami powyżej 18 roku życia. Myślę, że słusznie, ponieważ niestety są takie zdarzenia i słusznie, że zostało to tutaj unormowane. Jeszcze dużo przykładów różnych miałem z tej dziedziny, ale zakończmy sobie Franciszkiem, który też niech jego słowami podsumujmy sobie to przedłożenie. Do przestrzegania przepisów karnych zobowiązany jest cały lud Boży, jednak odpowiedzialność za ich prawidłowe stosowanie spoczywa w sposób szczególny na pasterzach i przełożonych poszczególnych wspólnot. Zadania tego nie można w żaden sposób oddzielić od powierzonego im munus pastorale i należy je wypełniać jako konkretny i nieodzowny wymóg miłości, nie tylko względem Kościoła, chrześcijańskiej wspólnoty i ewentualnych ofiar, ale również wobec tego, kto popełnił przestępstwo, a który od Kościoła potrzebuje zarówno miłosierdzia, jak i skarcenia. Nie wypada po papieżu, ale powiem, powtarzając to samo, co przedtem, nie ma napięcia między Kościołem miłości, a Kościołem prawa. To jest po prostu jeden Kościół i dobrze, że te środki są. Ufajmy, że będą stosowane, mając za główny cel zbawienie człowieka. Dziękuję bardzo.